Czas dla rodziny, dla siebie i głębszej refleksji. Wielkanoc to najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim, które poprzedzają kilkudniowe przygotowania. Aleksander Doba dopłynął do Florydy. Policzanin po raz drugi siłą własnych mięśni pokonał Atlantyk. Konkurs na dyrektora zespołu szkół przeprowadzony nieobiektywnie. Sąd uznał zarzuty byłej dyrektor Beaty Golisowicz za zasadne. Piotr Szkocki, witam Państwa, zapraszam na Teletydzień. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim. To czas refleksji, zadumy i radości. Święta wielkanocne upamiętniają śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający je Wielki Tydzień stanowi okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń. Szczególnym czasem jest Triduum Paschalne. Wielki Czwartek, czyli Ostatnia Wieczerza, Wielki Piątek, śmierć na krzyżu oraz Wielka Sobota jako oczekiwanie na zmartwychwstanie Chrystusa. Przygotowując się do świąt, często zapominamy o sferze duchowej. To dla chrześcijan czas głębokiej refleksji. Każdego roku upamiętnia się to wielkie wydarzenie, że po dobrowolnej, zapowiedzianej przez proroków misji mesjańskiej Jezusa, przyjmuje wszelkie zło świata na siebie, aby je zniszczyć poprzez śmierć, a śmierć zniszczyć przez zmartwychwstanie. Czyli dobra nowina. Zmartwychwstał Pan, my wszyscy w Nim zmartwychwstaniemy. Święta wielkanocne kojarzą się nam z kolorowymi pisankami, mnóstwem jedzenia i śmigusem dyngusem. Polska tradycja jest jednak bardzo bogata, zwłaszcza jeśli chodzi o świąteczne potrawy. Od nich ugina się nie jeden wielkanocny stół. No jajka przede wszystkim, święconka, różne mięsa, na przykład schab ze śliwką, czy tam kurczak. No i przede wszystkim tyle. I żurek, o, z białą kiełbasą. Pasztet na pewno, pieczeń rzymska z jajkami, no mięsa pieczone, sernik, baba drożdżowa, co tam jeszcze? No jajka oczywiście w majonezie, pisanki, barszcz biały, kiełbasa biała. Nieodłącznym elementem świąt wielkanocnych jest koszyczek. Jego przygotowanie to radość, szczególnie dla najmłodszych. Kilku symboli nie może w nim zabraknąć. Jajko, babeczka, chlebek, kiełbaska, szyneczka. No i oczywiście musi być jakiś baranek, jakiś kurczaczek, sól, pieprz, chlebek i to wszystko. Istnieje wiele tradycji wielkanocnych, które z pokolenia na pokolenie wciąż są kultywowane. Do najpopularniejszych należą święcenie pokarmu i śniadanie wielkanocne przy wspólnym stole z rodziną. To jest takie święto, w którym rodzina się ze sobą integruje, gdzie w dzisiejszych czasach, gdzie każdy jest zaganiany, chociaż w tym jednym dniu po prostu przebywamy razem i staramy się cieszyć z tego dnia. Przede wszystkim modlitwa chyba, msza święta i dopiero wtedy radość. Można spędzić z rodziną czas, chodzić do kościoła, święcić jajka, śmigus-dyngus. W dzisiejszych czasach, gdy każdy dzień mija niezauważony, to właśnie święta sprawiają, że mamy chwilę, by nacieszyć się sobą. Warto jednak pamiętać o sferze duchowej tych wydarzeń. Porządkując mieszkania, nie zapominajmy uporządkować własnego sumienia. O mocy tradycji i innych symbolach wielkanocnych wspominano podczas spotkania świątecznego w Polickim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W spotkaniu uczestniczyło prawie 80 członków związku. Przy wielkanocnym stole zasiedli, by nikt w te święta nie czuł się samotny. Członkowie Polskiego Związku spotykają się przy każdej okazji. We wspólnym gronie przeżywają wiele uroczystości. Szczególnie są te obchodzone z okazji świąt kościelnych. Najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych, spokojnych świąt. W sercach zawsze dużo wiosny, tak jak pięknie wygląda ta sala. I wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zgodnie z tradycją na stole nie zabrakło charakterystycznych wielkanocnych potraw. I chociaż młode pokolenie coraz mniej tradycje pielęgnuje, to w Polskim Związku Emerytów i Rencistów jest na to sposób. Panie, które są z mojego rocznika albo jeszcze starsze, pokazują młodym, tu młodzieży przekazują to, co jeszcze zostało z naszego czasu, żeby chociaż pamięć nie zginęła o tym, co kiedyś się robiło bez tych plastików, bez sztuczności.
Spotkaniu przy wielkanocnym stole towarzyszył zespół Marzenie. Pielęgnowanie tradycji jest ważnym elementem życia społecznego. Przekazywanie jej młodszym pokoleniom sprawia, że jest ona wciąż żywa. Dobrze wiedzą o tym politycy seniorzy, którzy jak mało kto dbają o tradycje i symbole świąteczne. Okres przed świętami wielkanocnymi to dobry czas na wspólne wykonywanie ozdób świątecznych. Jak się okazuje, można to robić wszędzie, nawet w bibliotece. Biblioteka przy ulicy Grzybowej to od dawna dobre miejsce spotkań i podejmowania ciekawych inicjatyw. 10 kwietnia ozdabiano tu jajka i inne wielkanocne symbole. Członkinie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przyniosły własnoręcznie wykonane ozdoby z włóczki, papieru i koralików. Podziwiam ze względu na to, że kupić materiał, który oni wykonują, te rzeczy, to są bardzo drogie rzeczy, ale również potrzeba do tego cierpliwości. Julia, Alicja i Emil to dzieci w wieku od 6 do 10 lat, które w gronie starszych od siebie osób pracowicie spędziły czas, poznały sposoby ozdabiania pisanek i wiele się nauczyły. Bardzo mi się podoba, bardzo lubię robić pracę z innymi. Przyszłam tu, żeby dowiedzieć się coś o Wielkanocy, choć i tak dużo wiem z domu. Przyszłam malować pisanki, właśnie zrobiłam jedną. Teraz biorę się za drugą. Ogółem jest tu bardzo ciekawie. Bo można robić bardzo ładne jajka. Spotkanie wielkanocne w bibliotece było okazją do zacieśnienia więzi międzypokoleniowych. Tutaj nam chodziło o przekazanie tradycji świąt Wielkiej Nocy, no i wspólne malowanie pisanek, wspólne robótki takie świąteczne, wielkanocne. Malowanie jajek to nie tylko samo przygotowanie ozdób, to również okazja poznania nowych technik pracy, ciekawych osób i możliwość spędzenia czasu wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach. Aleksander Doba utarł nosa wszystkim sceptykom jego drugiej transatlantyckiej wyprawy. Już oficjalnie można mówić, że projekt Lizbona-Floryda został zakończony sukcesem. Ostatni wpis na fanpage'u Olga mówi o tym, że 17 kwietnia 2014 roku około godziny 23.20 kajakarz wpłynął do Port Canaveral w centrum lotów kosmicznych na Florydzie. Tym samym po raz drugi przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki, tym razem z Europy do Ameryki Północnej. Tak żegnaliśmy Policzanina w zeszłym roku. Dziś możemy dokonać podsumowań nietuzinkowego wyczynu naszego rodaka. Druga transatlantycka wyprawa Aleksandra Doby składała się z dwóch odcinków. Pierwszy z Lizbony na Bermudy. Kajakarz przebył trasę 4500 mil. Niekorzystne wiatry pokrzyżowały plany podróżnika. 25 marca został niefortunnie wodowany z żaglowca Spirit of Bermuda. Kajak został uszkodzony podczas operacji dźwigowej. Złamał się pałąk zapewniający niewywracalność kajaka. Zmiażdżone zostało światło nawigacyjne i aktywny reflektor radarowy. Pomimo awarii Olek postanowił płynąć uszkodzonym kajakiem na Florydę, a żaglowiec wrócił na Bermudy. Po kolejnych 23 dniach Policzanin dotarł do celu. Rejs Aleksandra Doby jest największą wyprawą kajakową w historii. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że konkurs na dyrektora zespołu szkół w Policach został przeprowadzony w sposób nieobiektywny. Skarga byłej dyrektor Beaty Golisowicz okazała się zasadna. Przypomnijmy, że konkurs na dyrektora zespołu szkół odbył się pod koniec sierpnia 2013 roku. Do rywalizacji stanęły dwie kandydatki, ówczesna dyrektor Beata Golisowicz i Agata Markowicz-Narękiewicz, dyrektor zlikwidowanego liceum w Goleniowie. Wygrała ta druga, uzyskując 5 spośród 9 głosów komisji konkursowej. Cieszącą się dużym zaufaniem Beatę Golisowicz po 10 latach odsunięto od obowiązku kierowania szkołą. Po analizie dokumentacji związanej z procedurą konkursową pani Beata Golisowicz podjęła decyzję, żeby zwrócić uwagę organu prowadzącego na możliwe uchybienia w postępowaniu konkursowym i w trybie administracyjnym wezwała organ do usunięcia naruszeń. Napisała również odpowiednie pismo do wojewody w tym zakresie. No, wojewoda też nie dostrzegł tutaj żadnych naruszeń. Zarząd powiatu również takich naruszeń nie dostrzegł. Beata Golisowicz postanowiła skorzystać z kolejnej możliwości. Skarga została złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgłoszono dwie uchwały zarządu powiatu. Pierwsza dotyczyła zatwierdzenia wyników konkursu, a druga powołania nowego dyrektora.
Pani Beata Golicowi zarzuciła właśnie w skardze naruszenie przepisów prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, wykazując formalne braki proceduralne, powołując się na przede wszystkim wątpliwości co do obsady składu komisji konkursowej, w której wzięły udział osoby oddelegowane przez zarząd, które jednocześnie stanowią osoby wchodzące w skład tego zarządu. A chodziło o wicestarostę Annę Rybakiewicz i członka zarządu Jacka Stachyrę. Skład komisji, łącznie właśnie z panią Kropidłowską, również budził daleko idące wątpliwości co do rzetelności, obiektywizmu. Historia gdyby wzajemnych relacji, kontaktów pomiędzy panią Beatą Golicowicz a właśnie tymi osobami raczej nakazywała przypuszczać, że nie będą to osoby, które będą kierowały się li tylko no, dobrą szkoły, ale również być może będą jakoś dodatkowo osadzone w realiach tych konfliktów, które miały miejsce wcześniej. W konsekwencji sąd stwierdził nieważność uchwały zatwierdzającej wynik konkursu. Postępowanie w sprawie drugiej uchwały dotyczące powołania nowego dyrektora zostało zawieszone do czasu uprawomocnienia się tej pierwszej. Starostwo ma prawo złożyć skargę kasacyjną. Próbowaliśmy uzyskać te informacje od starostwa powiatowego, jednak wicestarosta Anna Rybakiewicz nie chce się wypowiadać na ten temat do czasu uzyskania pisemnego uzasadnienia wyroku. Czwartkowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego to przełom w sprawie zespołu szkół i Beaty Golicowicz. Sąd uwzględnił argumenty byłej dyrektor Policki Białej, pomimo odrzucenia ich najpierw przez starostwo powiatowe, a potem przez wojewodę zachodniopomorskiego. Grupa Azoty stała się ambasadorem Afryki Zachodniej dla polskiego biznesu. Rodzime spółki coraz poważniej interesują się współpracą z Czarnym Lądem. Blisko 40 polskich spółek jest zainteresowanych nawiązaniem nowych kontaktów handlowych na rynku senegalskim. Grupa Azoty, która przetarła szlaki polsko-afrykańskiej współpracy, ocenia swojego partnera wzorowo. Wykupując udziały w senegalskiej spółce African Investment, Grupa Azoty Police dotarła do własnych złóż fosforytów. Ponieważ byliśmy niejako pionierem działań na tym terenie w Afryce i przetarliśmy pewne szlaki, wydaje nam się być atrakcyjne i zapraszać biznes polski do współpracy z krajami afrykańskimi, zaczynając właśnie od Senegalu. Warto tu wspomnieć, że w marcu na zaproszenie ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego do Polski z dwudniową wizytą przyleciał minister przemysłu i górnictwa Republiki Senegalu. Odwiedził także Police i Szczecin. Rozmowy miały charakter biznesowy i dotyczyły polsko-senegalskich projektów gospodarczych. Na czele polskiej rewizyty stanęła minister spraw zagranicznych i potencjalni inwestorzy. Przekrój branż jest bardzo szeroki, bo począwszy od branży budowlanej do nawet branży spożywczej tak naprawdę. Afryka jest bardzo dużym kontynentem. Senegal jest krajem, który potrzebuje inwestycji. I taka współpraca, myślę, tylko zadziała na korzyść. Szef senegalskiej dyplomacji zapowiedział otwarcie w najbliższym czasie placówki dyplomatycznej swojego kraju w Warszawie. Misja gospodarcza nabiera rozpędu, a policki akcent jest w niej wyraźnie wyeksponowany. Pielgrzymi z Polic są coraz bliżej czeskiej granicy. Za nimi kilkaset kilometrów. Biegacze dotarli już do Częstochowy, Krakowa i rodzinnych Wadowic Jana Pawła II. Grupa 10 biegaczy amatorów z Polic podjęła trud przebiegnięcia 2500 km. Włożony wysiłek jest symbolicznym podziękowaniem za pontyfikat papieża Polaka. Policzanie biegną też w intencji wyzdrowienia Klementynki Kowalskiej. Mogli obrać krótszą trasę, ale zdecydowali się na bieg śladami Jana Pawła II. Przez weekend aż do poniedziałku będą poruszać się przez Czechy. Bieg ma charakter sztafetowy. Pielgrzymi śpią w autokarze. Na samopoczucie nie narzekają. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Wszyscy bez przeszkód kończą swoje zmiany i asysty na rowerze. Towarzyszą im ratownicy medyczni oraz pomoc logistyczna. Pielgrzymi chcą dotrzeć na plac świętych Piotra i Pawła w Watykanie na 2 dni przed kanonizacją Jana Pawła II. Już po raz szósty odbędzie się konkurs literacki o prawo jazdy na Pegazie. Organizatorzy zachęcają do uczestnictwa i przedłużają termin nadsyłania prac do 25 kwietnia. Michał Romański jest uczniem 3 klasy gimnazjum nr 2 w Policach. Wybiera się do szkoły średniej w Szczecinie.
chce kontynuować naukę w klasie informatycznej lub wojskowej. Takie zainteresowania nie przeszkadzają mu pisać opowiadań i startować w konkursie literackim o prawo jazdy na Pegazie. To ojciec we mnie zaszczepił ten, żebym przelał na kartkę to ten, co myślę. To, o czym piszę, no piszę ogólnie o wojsku, o snajperach i gdy przelewam to, no to tak jakoś, nie wiem, to postanowiłem się zgłosić na ten konkurs, żeby mieć te punkty do szkoły średniej zwłaszcza. W tym roku Michał w konkursie literackim wystartuje po raz drugi. Michał jest uczniem, można powiedzieć, niezbyt interesującym się językiem polskim, ale jednak połknął bakcyla. W zeszłym roku napisał opowiadanie właśnie o misji snajperskiej, ale zakończone piękną puentą o wartościach ludzkich i został wyróżniony. Mam nadzieję i myślę, zresztą obserwując samego Michała, widzę, że to go uskrzydliło, podniosło ocenę własną. Prace do konkursu mogą nadsyłać uczniowie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej z terenu powiatu polickiego, ale nie tylko. W razie pytań można dzwonić pod numer telefonu 91 312 17 13 lub pisać pod adresem biuro@cfslowiński.pl. Organizator, Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne, zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie. Prace można nadsyłać do 25 kwietnia. I to wszystkie informacje tyle tygodnia, a z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy cały zespół redakcji Telewizji Police życzy wszystkim Państwu wesołych świąt. Do widzenia.